Pamiętam w polocie Gagarina i zanim jeszcze ja dotknąłem kosmosu, to mówiło się, że jeszcze w tym stuleciu, czyli w XX wieku, polecimy na Marsa, bo Mars jest takim intrygującym ciałem, nie tak bardzo nieprzyjazną dla człowieka planetą. Człowiek tam w określonych warunkach może żyć, oczywiście w pewnych pomieszczeniach czy w odpowiednich skafandrach. Ale tak odsuwano ten etap, mówiono później o 18 roku, odsuwano dalej do 22, teraz się mówi o 30 którymś. Ale jak się spojrzy na pewne działania polityków, oni muszą podjąć decyzję, bo ich decyzja daje pieniądze. Ludzkość posiada odpowiedni potencjał, że może zbudować odpowiednie środki transportu, może przygotować człowieka, który tam poleci. Kwestia jest w pieniądzach i wszystkim w odpowiedzi na pytanie, a co nam to da? Prawda? Ale jeszcze chciałem dodać, że na Marsa to już nie polecą Rosjanie, Amerykanie czy inne narody, tylko polecą Ziemianie, ponieważ przedsięwzięcie pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym będzie tak gigantyczne, że żaden kraj tego nie udźwignie. A więc po co mamy lecieć za tak duże pieniądze? Takie same pytanie padało, kiedy ludzie wybierali się na Księżyc. I rzeczywiście, skutek był, przywieziono stamtąd kilkadziesiąt kilogramów gruntu księżycowego, na który rzucili się, prawda, naukowcy, badali, ale w zasadzie nic z tego nie wyniknęło pozytywnego. Ale właśnie, ci kosmonauci byli gdzieś na szczycie wielkiej piramidy, a podstawę tej piramidy i poszczególne elementy stanowili ludzie o największym potencjale naukowym i twórczym. To oni, konstruując ten pojazd, konstruując tę rakietę, konstruując systemy zabezpieczenia, organizacyjne elementy, zbudowali coś, co przewyższa wartość tych przywiezionych kamieni. I to, że my dzisiaj posługujemy się cyfrową kamerą, telefonem komórkowym, z tym teflonem, nie mówię o pewnych lekach i tak dalej, to jest pochodna właśnie badań kosmicznych, lotów, obecności człowieka w kosmosie, a już nie mówiąc o tym, jak właściwie to każda dziedzina życia przenika pewnymi doświadczeniami wyniesionymi właśnie z badań i obecności człowieka w kosmosie, tak bym to ujął.